Hej moi drodzy, witam ponownie na moim kanale, jestem Klau. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji, żeby być na bieżąco i nie pominąć żadnego mojego filmiku. A jeśli byliście, to hej, dziękuję, że wpadliście ponownie. Dzisiaj mam dla was Open Box z AliExpress. To jest niewątpliwie wasza ulubiona seria, ale to jest również jedna z moich ulubionych serii, także zaczynamy. Dzisiaj nie ma tych paczuszek aż tak dużo, natomiast nie zawsze musi być ich dużo. Czy ktoś teraz zacznie wiercić? Zaczynamy od bardzo małej paczuszki. Jestem niesamowicie ciekawa, co tutaj jest. Wiecie co, te małe paczki są najgorsze do otworzenia. Najgorsze. Dajcie znać, co byście ostatnio zamówili z AliExpress. Bardzo mile widziane linki. Słuchajcie, właśnie, co do filmików z AliExpress. Chcę zrobić dla was takie top rzeczy z AliExpress, ale czy chcecie top 10, czy chcecie top 15? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, ponieważ ja się nie mogę zdecydować. Dobra, tutaj przede wszystkim co widzę? Widzę wizytówkę, ale słodka wizytówka! Ojej! Patrzcie. Cute. O, ale to szybko przyszło. To jest, słuchajcie, ale super opakowanie plastikowe. To będzie idealne na karty, jak będę gdzieś wyjeżdżać. Ale to jest moje szkiełko na zegarek, tylko nadzieję, że wiecie co, wybrałam chyba za mały rozmiar. Nakleję to i zamówię po prostu od tego samego sprzedawcy większy rozmiar, bo jest to naprawdę fajnie wykonane. Następnie tutaj na pewno jest forma, ponieważ ja czuję, że jest jakaś forma w środku. Do czegoś, co ja już bardzo długo chciałam. Do bryloczka, którym możecie otwierać drzwi, nie dotykając ich. Wiadomo, czasy korony, natomiast ja ogólnie nigdy nie lubiłam dotykać klamek, więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz. Oczywiście pokażę wam na zbliżeniu, tu są cztery różne. Korzystam z mojej nakładki na słomki, którą pokazywałam wam w ostatnim filmiku, podlinkuję tutaj. Zostawię też linka na dole. Na dole wszystko, co mam tutaj, co jest z AliExpress, będzie podlinkowane na dole. Złota paczuszka. Żółta paczuszka. Jak wiecie, żółte paczuszki to są moje ulubione paczuszki, dlatego że ja po prostu uwielbiam żółty kolor. I tutaj pozdrowienia dla mojej kakusi. Ale szybko to przyszło, nie wierzę. Band do mojego zegarka. Ale jestem w szoku, że to tak szybko przyszło. Mam tylko nadzieję, że to będzie odpowiedni rozmiar, bo trochę tak kupowałam na czuja. O nie, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Czad. I fajnie, że to ma magnes. Nie mam po prostu naprawdę żadnych zastrzeżeń co do wykonania. Dobra, kolejna paczuszka. Powiem wam, ja już to mówiłam, ale ja jestem nadal w szoku, jak o wiele szybciej paczki z Ali przychodzą od czasu, jak trzeba płacić cło. Dla mnie jest warte zapłacenie tych kilkudziesięciu pensów za to, żeby paczki przychodziły o wiele szybciej, także nie mam z tym problemu. Tutaj mam coś, co tak bardzo długo już chciałam do sklepu i na razie wydaje mi się, że będą z tego bryloczki do kluczy. Na razie nie chcę robić biżuterii, bo nie znalazłam fajnych jakościowo wkrętek. Ale słuchajcie, to są twarze. Jak oglądacie mnie, to wiecie, że ja mam takie kolczyki twarze, które są moimi ulubionymi. Mam też taki naszyjnik i tutaj właśnie mam twarze, z których będą bryloczki. Zapomniałam w ogóle, że to zamówiłam. To są, słuchajcie, moje bandy. Ja ostatnio kupiłam sobie bardzo porządne gumy do ćwiczeń, ale one są bardzo duże, a chciałam też coś, co mogłabym używać, co mogłabym zabierać ze sobą w podróż, ale z takich materiałowych, ponieważ ja takich gumowych nie lubię. Przyszło to z bardzo takim fajnym opakowaniem i powiem wam, pokażę wam te moje oryginalne. One są świetne, te co używam na co dzień i naprawdę bardzo mi się dobrze sprawują, natomiast zobaczcie, ile jedna zajmuje miejsca, tyle co tutaj trzy, więc no moim zdaniem, jeśli chcecie zabierać ze sobą gumy do ćwiczeń, a nie lubicie tych takich gumowych, bo ja po prostu ich nie lubię, one mi się zsuwają i uważam, że nie robią zbyt wiele. Jeśli też ich nie lubicie, to te polecam. Jest taka większa paczuszka. Totalnie nie wiem, czego się tutaj spodziewać. Aha! Spodziewać się dwóch kolejnych małych paczek, dobra.
tu jest moja kolejna foremka. Ja już taką jedną kupiłam, pokazywałam ją w którymś z ostatnich filmików. To jest mała foremka kot, ale że ona mi się bardzo dobrze sprawdza, zamówiłam jeszcze jedną, ponieważ jest super. Tutaj mam, już czuję, że to są kubeczki do odmierzania żywicy. Silikonowe, które można łatwo umyć, ponieważ nie chcę korzystać z plastikowych, bo jednak jest to duża ilość odpadów. A tutaj mamy silikonowe, je się też o wiele łatwiej czyści, bo można je wywrócić na drugą stronę. Bardzo fajnie. Zobaczymy, nie mogę otworzyć. Tak, to jest, słuchajcie, foremka do robienia takiego małego, małej podstawki na, nie wiem, biżuterię, klucze w kształcie serduszka. Tutaj się nalewają do środka. Naprawdę wygląda to bardzo fajnie i ten silikon jest taki duży, jakby gruby, więc super, bo one zazwyczaj są dość cienkie. No i tutaj mamy ostatnią paczuchę. I tutaj też są moje silikonowe kubki, z czego bardzo się cieszę, bo znaczy, że dzisiaj już nie będę musiała, od dzisiaj nie będę musiała używać plastikowych, ponieważ mamy taki jeden duży, w którym chcę mieszać całą żywicę. I tutaj też mam jeszcze jeden taki mniejszy, w którym później mogę mieszać kolory. Bardzo fajne, bardzo fajnie wykonane. Okej, i to jest, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o dzisiejsze paczki z Ali. Dajcie mi znać, co wam się najbardziej podobało. Koniecznie pamiętajcie, żeby zostawić mi, co byście ostatnio kupili. I jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, żeby być na bieżąco. To też bardzo mi pomaga, więc jeśli oglądacie bez konta na YouTubie, załóżcie konto, to jest darmowe. Zajmuje chwilę, zasubskrybujcie. I co? Pamiętajcie, żeby zostawić kciuk w górę, jeśli film wam się spodobał. Ja dziękuję bardzo za oglądanie i widzę się z wami w następnym filmiku. Ciao, belle!